Cześć, zakręcenie nie na żarty. Dzisiaj totalnie z innej beczki. Mam przygotowane coś, co nazywa się mikrobrowar. I pokażę Wam, jak taki mikrobrowar w domu otworzyć. Unboxing. A w środku widzę od razu multimierz do sprawdzania ekstraktu, czyli ilości cukru w piwie, w rzeczce, a potem w piwie. Mamy tak, szczotkę do czyszczenia butelek, plastikowe mieszadło, mega przydatna rzecz. Mamy coś, co nam się przyda w dalszej części, czyli kapslownica klasyczna Greta. Ulotki, kranik z uszczelkami, gdzie jedna pełna, druga na wylot, miarka do cukru, kapsle, rurka, termometr ciepłokrystaliczny, no to oczywiście pojemnik z pokrywką, no i ekstrakt. Pod spodem tutaj w puszce są przyklejone drożdże, więc nie trzeba się martwić, że czegoś brakuje. No dobra. Tego się pozbędziemy na chwilę. I tak. Może zacznijmy od krajnika i od uszczelki, a ja powoli będę mówił, co dalej. Zrobimy sobie przez najbliższe kilka odcinków 23 litry domowego piwa. Jest to mega proste, mega przyjemne, a domowe piwo cieszy się uznaniem nie tylko waszym, ale też znajomych, zwłaszcza w ciepłe dni przy grillu. Uszczeleczkę wkładam w otwór, który jest już przygotowany. Oczywiście to jest ta uszczelka na przelot. No i mamy kranik, tu jest uszczelka i ona idzie na zewnątrz. Kranik obrotowy, otwarty, zamknięty. Jak widzicie, otwory już są wszystkie przygotowane, więc jest to, nic tutaj nie trzeba dodatkowo oddzielać. Dokręcamy. Oczywiście z umiarem i co dalej? Tu się pozbędę jakichś paprochów ze środka. Co dalej? W piwowarstwie, w domowym browarze, cytując klasyka, piwowarstwo domowe to nie apteka. Ale jest pewna zasada i tego trzeba się bezwarunkowo trzymać. Czyli zachowanie możliwie jak największej sterylności całego procesu. Jak zrobimy sobie piwko, brzeczkę przygotujemy, chcemy, żeby ona była niezakażona niczym. Więc mamy w naszym arsenale możliwości kilka opcji. Jedną jest oksim, czyli nadwęglan sodu. Mega przydatne, jeżeli ktoś psoci, to czyści tym pewnie sprężynki. Bardzo, bardzo przydatne. Druga rzecz jest opcja spirosiarczyna. Jeżeli ktoś jest winiarzem, to pewnie ma coś takiego w ofercie, nie w ofercie, tylko oczywiście w swoim arsenale, ponieważ siarczynu, nie siarczanu, używamy do ogólnie w moszczu, do stabilizacji tego moszczu, do usuwania drożdży, żeby one już dalej nam nie fermentowały, więc jest to dostępne. Dzisiaj stwierdziłem, że użyję pirosiarczynu. Rozrobiłem go z wodą. Dyspenser ukradłem żonie od spryskiwaczy do odczyszczenia do szyb. Rozrobiłem 5 gram
pirosiarczynu w 1 litrze wody. Ile to jest 5 gram? Plus minus pół łyżeczki takiej czubatej. No i co robimy? Proste, łatwe, przyjemne. Wsikujemy cały fermentor od wewnątrz. Salusieńki, z kranikiem, ze wszystkich. To jest ta wersja, że to tak ujmę, na leniucha, bo możemy po prostu, możemy w wersji drugiej rozrobiony pirosiarczyn wlać. Taki niecały litr. Zabić pojemnik. Zatknąć tu sobie paluchem. I wstrząsnąć. Oczywiście trzeba pamiętać też, że by przeczyścić nasz kranik. I tak sobie to zrobimy. Rozrobione piwo teoretycznie można użyć jeszcze raz, ale to są jakieś groszowe sprawy, więc można to spokojnie wylać. Do tak odkażony pojemnik zamykamy rurką, którą też warto jeszcze trochę spryskać i możemy zająć się przygotowaniem rzeczki.